Wakacje w pełni. W aktywny i ciekawy sposób letni odpoczynek spędzają podopieczni zespołu świetlic środowiskowych. Na uwagę zasługuje wysoka frekwencja na zajęcia w 4 placówkach. Przychodzimy, tu mamy zajęcia, bawimy się, robimy różne zajęcia, malujemy, gramy, tańczymy, śpiewamy. Super! W świetlicy panuje rodzinna atmosfera. Dzieci biorą udział we wspólnych grach, zabawach z piłką na świeżym powietrzu oraz zajęciach tanecznych i muzycznych. Uczą się także przyrządzania posiłków, które później ze smakiem jedzą. Ponadto w czasie wolnym korzystają z sali gier, by rywalizować wspólnie z rówieśnikami. Mają też możliwość obejrzenia filmów animowanych oraz korzystania z komputerów. Wspólne spotkania i spacery to okazja do nawiązywania znajomości oraz poznania wielu ciekawych miejsc. Podczas wycieczki młodzież zwiedziła Kraków i świetnie bawiła się w parku rozrywki w Zatorze. Nie brakuje też wspólnych wypadów na basen, zajęć w grupach oraz wspólnych chwil spędzonych przy pieczeniu kiełbasek. Dzieci bardzo cieszą się z możliwości aktywnego i atrakcyjnego sposobu spędzania wakacji. Jest to dla nich idealny środek na walkę z nudą. Rodzice, widząc radość w oczach dzieci, z przekonaniem zapisują swoje pociechy na letnie zajęcia w placówkach. Milusińscy opowiedzieli o tym, co najbardziej im się podoba w świetlicy oraz o innych wakacyjnych przygodach. Który rok uczęszczacie na świetlicę? Ja pierwszy. Też pierwszy rok. Bardzo jest fajnie, podoba mi się. Przychodzę na nogach, ponieważ mam bardzo blisko. Lubię grać na Xboxie, na komputerze, grać w różne planszówki i pomagać pani w kuchni przygotowywać przekąski. Fajnie być na świetlicy niż spędzać dni przed komputerem. Na świetlicy można robić bardzo dużo rzeczy, a w domu możesz się tylko nudzić. Jak masz na imię? Mikołaj. Który rok jesteś na świetlicy? 5. 5 lat i tak często tutaj wracasz. Dlaczego? Nie ma co robić na wakacjach. Na świetlicy są różne fajne wyjazdy i można się fajnie bawić. Chodzenie na świetlicę jest bardzo fajne i warte do polecenia, więc polecam. Zespół świetlic środowiskowych w Brzozowie jest jednym z nielicznych ośrodków na terenie całej Polski. Stanowi dumę naszej małej brzozowskiej gminy. Z roku na rok świetlice się cieszą coraz większym zainteresowaniem. No, dowód jest też taki, że otwarta jest 4. świetlica w Chłubniskach na dużej stronie i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Na każdej świetlicy jest po 25 dzieci na tak zwanej stałej liście i oczywiście przyjmujemy dodatkowo większą liczbę dzieci, przy czym na każdej świetlicy pracuje 2 wychowawców i zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na jednego wychowawcę nie może przypadać więcej niż 15 dzieci. Jest to po prostu ze względów bezpieczeństwa dla dzieci i dla wychowawców. A jakie atrakcje czekają na dzieci w takiej świetlicy? W roku szkolnym pracujemy głównie w budynku, ponieważ dzieci przychodzą po południu, ale też jest to i tak pora roku, prawda? Natomiast w wakacje staramy się wychodzić w środowisko. Korzystamy tutaj i z odkrytej pływalni w Przezowie i z siłowni na stadionie. Przy współpracy z ASYM organizujemy wycieczki wyjazdowe do Parku Linowego, do Krosa na przykład, do Muzeum Lizaka w Jaśle. I wszystkie dzieci, które tylko chcą, mogą z tych wycieczek skorzystać. To są wycieczki autokarowe, ale także tutaj na miejscu korzystamy z transportu busem i dzieciaki przyjeżdżają na basen, integrują się między sobą, organizujemy takie pikniki, spotkania na każdej ze świetlic.